Witajcie w nowym odcinku kanału Muzyka na Widelcu. Bardzo się cieszę, że jesteście. Czuję waszą obecność. Fluid w powietrzu odpowiedni, więc możemy zacząć. Dzisiaj proponuję zanurzyć się w świat Davida Coverdale'a i jego Whitesnake. No, złośliwi mówili, że drugie gorsze parple, ale bez przesady. Nie będziemy powielać grydymałów. Bardzo zacne granie, zwłaszcza na pierwszych płytach. Chciałbym dzisiaj trochę pomówić, przypomnieć pewnie tym, którzy znają, a zachęcić tych, którzy nie znają, jak to się ma tutaj na moim kanale, do płyty Love Hunter, czyli to jest dwójeczka, 1979 rok. Skąd się ten Whitesnake wziął w ogóle? David Coverdale jako wokalista został wynaleziony do nowego wcielenia Purple, które miały wystartować w 1974 roku, kiedy wychodził Burn. Razem z Glennem Hughesem zasilili szeregi zasłużonej kapeli. Chwilę później odszedł Blackmoor, przed Tommy Bolin, no i oni zdominowali kształt płyt Stormbringer i Come Taste the Band. O Come Taste the Band mówiłem już jakiś czas temu, tam gdzieś można ją sobie znaleźć, albo gdzieś tutaj postaram się wrzucić jakiś odnośnik, będziecie mogli sobie kliknąć i posłuchać. David Coverdale w momencie, kiedy Purple zawiesiły już swoją działalność, jakby takim, no po śmierci Bolina oczywiście, bo Bolin przedawkował, więc 76. Było już po parplach. David Coverdale jako młody, dobrze prosperujący wokalista z świetnym głosem postanowił ciągnąć swoją karierę dalej. No, nieuniknione, chłop chciał, no wiadomo, no ledwo się rozkręcił, a już kapela padła, mówię o parplach. No i chłopak założył swój zespół, Whitesnake. Połączenia z Deep Purple były dość silne, bo ten skład tutaj tworzyli m.in. też muzycy Deep Purple. Tu akurat jest to tylko osoba Johna Lorda, klawiszowca. Mamy tutaj oczywiście skład, który się prezentuje na tej płycie. Gitarzyści Mikey Moody i Bernie Marsden. Oczywiście naturalnie David Coverdale na wokalu, może zrobię bliżej, będzie ładniej wyglądać. Mamy również Neila Murraya na basie. Johna Lorda, jak już wspomniałem, i Doug Dowell. To był oryginalny perkusista. Później zastąpił go Ian Paice, już w sumie na następnej płycie. Słuchajcie, czemu w ogóle Whitesnake? Czemu Whitesnake? No, słuchajcie, pierwsza sprawa taka, no, dawno nie było jakiegoś takiego solidnego hard rocka, a druga sprawa, no może się starzeje, lubię od czasu do czasu wracać do tych płyt i ostatnio właśnie wróciłem do Białego Węża. Ach! I to jest po prostu cudowny świat Davida Coverdale'a. Pogoń za miłością, za kobietą. Słuchajcie, kto by nie chciał być zakochany? Tak naprawdę. Tak całym serduszkiem. No i słuchając płyt Whitesnake, no możemy poczuć się jak taki łowca. Taki łowca, wiecie, kobiecych serc. David Coverdale wykreował swój świat. Swój świat na solowych płytach, znaczy solowych, czyli Whitesnake'owych płytach, ale w sumie on był tutaj szefem. Chociaż te pierwsze płyty były bardzo spójne stylistycznie, dzięki właśnie gitarzystom, o których wspomniałem, no i tej sekcji
Neil Murray i Ian Pace. Muzycznie świetne granie, hard rockowe, hard bluesowe, dużo tutaj bluesa, dużo naleciałości. Ale tekstowo Whitesnake to był David Coverdale, który zabiera nas w świat wielkiej miłości. Nie zawsze uczciwej, ale takiej rock'n'rollowej momentalnie. Tutaj więcej dodamy. Proszę ja was, kochani moi. Cóż więcej można dodać? No i ta okładka. Chrisa Achillesa, takiego malarza tam fantazji. Kobieta na wężu, krakiem siedząca. Wąż wydaje się zadowolony. Kobieta chyba również. Twarzy jej nie widać. Ale jej naprężone ciało mówi wiele. Jeszcze jedna uwaga co do okładki. Taka idea była na okładce solowej płyty Johna Lorda, Saraband, która wyszła w 1975. Dzisiaj pewnie taka okładka by nie przeszła. Ja w ogóle nie wiem, czy ja nie powinienem tak trzymać tutaj palców nomen omen na pupie tej pani, bo żebym nie zniknął z anteny. Ale pewnie na Facebooku będzie problem, ale tutaj to no, oby przeszło. Okej, okay. Najwyżej będziecie wiedzieli, od czego to się wzięło wszystko. Kapitalny artwork, łączący się idealnie z tym, co śpiewa Coverdale, no i z tą muzyką. Bo ona jest tutaj też delikatnie bluesowa, jest dużo soczystego, żarłocznego hard rocka. Są też takie rock'n'rollowe motywy, jak na przykład, no, nomen omen w tytule Rock'n'Roll Woman. Ostatni, w sumie ostatni pełny utwór przed tą miniaturką na końcu. Jeszcze, no, kurczę, no, słuchajcie, no, w tekstach, no, już o tekstach mówiłem, no, Love Hunter tytułowy, no, miłosny łowca, no, no, kurczę, to sam śpiewa Coverdale, że szuka kobiety, która będzie traktowała go tak, jak powinna traktować kobieta mężczyznę, no, tak trochę z podtekstami, aczkolwiek też ten podmiot zaznacza, że on też będzie ją traktował dobrze, więc taki uroczy trochę był ten Coverdale, taki niby zuchwały, ale też taki, no, miły dla tych pań, tak, których poszukuje. Ogólnie płyta jest spójna, nie jest zbyt długa, także fajnie się tego słucha. Myślę, że ciekawa wycieczka w, no, dość daleką przeszłość. Bardzo się cieszę, że jesteście. Bardzo się cieszę, że chcieliście posłuchać chwileczkę o zaczarowanym miłosnym świecie Davida Coverdale'a. Także zapraszam serdecznie na kolejne odcinki kanału Muzyka na Wielcu. Zostawiam was z tym materiałem. Życzę dużo dobrego czasu i dzięki, że jesteście raz jeszcze.